Cześć, jestem Natalia, witajcie na moim kanale. Dziś zapraszam Was na jesienno-halloweenowy booktag, który sama stworzyłam. No może tutaj nie do końca sama, bo kilka pytań stworzyła dla mnie Kin czyta. W każdym razie jest to booktag, który zdecydowałam się stworzyć sama z tego powodu, że teraz na BookTubie widzę bardzo różnorodne booktagi jesienne, natomiast żaden z tych booktagów nie sprostał moim oczekiwaniom. Po prostu mi się nie podobały pytania, więc wymyśliłam sama takie pytania, które oczywiście dotyczą książek, natomiast aranżacja jest jesienno-halloweenowa. No i tutaj muszę Was uprzedzić, że niektóre te pytania, a właściwie ich większość, to są takie pytania humorystyczne, bo właśnie nastawiam się na to, że ten film będzie taki luźny. No więc chyba to tyle w ramach wstępu i od razu zacznę odpowiadać na pytania i być może na początek również zadam Wam pytanie, czy jakoś obchodzicie Halloween, czy celebrujecie to wydarzenie w jakikolwiek sposób. Ja na pewno będę, już się cała oblałam, ale na szczęście to jest zimne, ja na pewno będę oglądała jakiś horror i mam zamiar czytać też takie horrorowe książki. No i nic poza tym tak naprawdę, natomiast bardzo lubię Halloween, podoba mi się ten klimat, no i jutro też oczywiście będę troszeczkę zmieniała kurs mentalny w mojej głowie i przygotowywała się na Święto Zmarłych, które też bardzo lubię. A teraz już bez przedłużania zaczynamy od pierwszego pytania, które brzmi: Borowik szlachetny wśród książek, filmów i seriali poznanych w tym roku. Borowik szlachetny to jest chyba faktycznie taki grzyb nad grzybami, którego pragną wszyscy grzybiarze. Ja w tym roku bardzo się zaangażowałam w grzybobranie, natomiast mam braki wiedzowe i muszę iść na korepetycję do największej chyba grzybiary na BookTubie. Jest to Marta z Do Góry Książkami. Natomiast uczę się i powiem Wam, że zjadłam sporo grzybów, które zebrałam sama w tym roku i żyję. Więc to jest chyba dowód na to, że ta moja nauka nie idzie w las. W każdym razie wybrałam sobie tutaj film, serial i książkę, które są moim zdaniem borowikiem szlachetnym. To nawet nie są najlepsze rzeczy, które zobaczyłam czy przeczytałam, ale są moim zdaniem takie dosyć uniwersalnie wartościowe, czyli takie jak borowik, że każdy, kto zje, to polubi. No chyba, że są tutaj jacyś ludzie, którzy nie lubią borowika szlachetnego. Trudno mi w to uwierzyć. Naprawdę. No więc tak. Jeżeli chodzi o serial, wybrałam ekranizację powieści Marii Dąbrowskiej Noce i dnie z roku 1975. To jest serial, który zobaczyłam w styczniu i on mnie zachwycił muzyką, aktorstwem, scenografią, klimatem. Jest to taki serial, który dorównuje pierwowzorowi literackiemu. Chciałam też tutaj wspomnieć o Nocach i dniach znowu po to, żeby wspomnieć Jadwigę Barańską, która zmarła niedawno. I ja od tego czasu sobie powtarzam różne sceny z tego serialu i no niezmiennie on mnie bardzo wzrusza. Jeżeli chodzi o film, chciałam tutaj też wspomnieć taki film, który, dobrze, on może nie jest do końca uniwersalny, ale chciałam tutaj uhonorować też pamięć o Maggie Smith, która zmarła też całkiem niedawno. Dla mnie Maggie Smith to nie tylko Minerva McGonagall, oczywiście z Harry'ego Pottera, ale przede wszystkim Maggie Smith kojarzy mi się z Violet, z Downton Abbey. Downton Abbey to jest jeden z moich ulubionych seriali, no i też oglądam sukcesywnie filmy, które są kontynuacjami serialu. Pierwszy film mi się nie podobał, natomiast drugi obejrzałam przypadkiem, będąc w Edynburgu, ponieważ tam był w ofercie na Netflixie i mnie zachwycił. Był czuły, wzruszający, klimatyczny i faktycznie jest to hołd do postaci odgrywanej przez Maggie Smith. Jest to oczywiście Downton Abbey, nowa epoka. Ja w tym roku widziałam dużo więcej lepszych filmów, no ale tutaj postanowiłam uhonorować tym borowikiem szlachetnym Maggie. A jeżeli chodzi o książkę, to wydaje mi się, że taka książka, która uniwersalnie wzrusza, to 7 minut po północy Patricka Nessa. Jest to historia chłopca, który musi sobie poradzić z tragedią w swoim życiu i stratą najważniejszej osoby. Nie jest to taka oczywista książka, jak się wydaje po tym opisie, ponieważ po pierwsze ona jest ograna w baśniowy sposób, ponieważ tam chłopiec uczy się pewnych rzeczy, a właściwie uczy się reagowania na pewne rzeczy dzięki opowieściom starego Cisu. Ostatnio powiedziałam, że jest to wiąz i mój mąż mnie w komentarzach poprawił, że to nie wiąz, tylko Cis, bo to wiadomo jest bardzo, bardzo istotne. Natomiast
natomiast jest to taka książka nieoczywista, która moim zdaniem głęboko eksploruje psychikę dziecka. Bardzo mi się podobała i też tak uniwersalnie myślę, żebym ją polecała różnym ludziom. Dynia. Książka, która dużo obiecuje, ale jest pusta w środku. Dynia, co prawda tam w środku coś ma, ma też dużo pestek, no ale... Wiecie, o co chodzi. No i tutaj przede wszystkim nasunęła mi się książka, która jest zbiorem opowiadań. Poznałam ją w zeszłym miesiącu. Jest to Dean Toira, Sylwii Hutnik. I faktycznie wydaje mi się, że to jest taka książka, która jest wydmuszką, która podejmuje się różnych tematów, która też pokazuje takie treści troszeczkę mocne, aktualne. I teoretycznie to wszystko wydaje się ciekawe i głębokie, ale w praktyce jest to właśnie taka wydmuszka i przerost formy nad treścią. I tutaj przyszła mi też do głowy twórczość Doroty Kotas, zwłaszcza jej książka Cukry, której ja bardzo, bardzo nie lubię, pomimo tego, że jest tam taki aspekt, który doceniam i jest to pokazanie perspektywy osoby neuroróżnorodnej. Natomiast to jest wszystko, co ja doceniam w tej książce. Poza tym to wydaje mi się taki ciąg narzekań osoby, która jest pretensjonalna i która stawia siebie wyżej do społeczeństwa, której wydaje się, że jest właśnie tą najmądrzejszą, tą najbardziej oczytaną, najbardziej uświadomioną. Niestety było tam dużo takich rzeczy, które mnie wręcz tak striggerowały negatywnie. Nie polubiłam Doroty Kotas i więcej jej książek czytać na pewno nie będę, bo nie chcę już się z tą panią literacko spotykać, zwłaszcza, że też widziałam jakieś zakulisowe sprawy związane z jej działalnością na Instagramie, no i też mnie do siebie po prostu zaraziła. Kolejny punkt. Pumpkin Spice Latte ze Starbucksa. Książka tak słodka, że robi mi się niedobrze. Ja piłam raz Pumpkin Spice Latte, będąc właśnie w Starbucksie. To był chyba jedyny raz, kiedy kupiłam w Starbucksie kawę, bo jestem akurat chyba Januszem i nie kupuję za bardzo kawy w kawiarni, bo zazwyczaj one są po prostu za drogie i wolę sobie sama zrobić kawę po prostu. No chyba, że jestem w jakimś Rzymie, no to sobie będę kupować kawę, ale ona tam w Rzymie kosztuje 3 euro, no i to jest Rzym. Dygresje, moi drodzy, tutaj będą cały czas, ale wracając do tematu. I piłam wtedy te pumpkin spice latte i one faktycznie jest tak słodkie, że od razu mi było niedobrze, a ja lubię słodką kawę, więc to nawet na moje standardy było za dużo. I tutaj od razu przyszła mi do głowy powieść graficzna Alice Osman, Heartstopper. Ja przeczytałam 4 części tej powieści i jakkolwiek znowu doceniam pewne aspekty w tych komiksach, natomiast ogólnie uważam, że tamten świat to jest wręcz świat fantazy, który jest taki słodki, taki bezpieczny, taki miły, sympatyczny, że po prostu nieprawdziwy. I ja rozumiem, że w idealnym świecie człowiek sam decyduje o tym, kim się otacza, jakie emocje spotyka na swojej drodze. Oczywiście tam w Heartstopperze Alice Osman też podejmuje się trudnej tematyki, natomiast to wszystko jest pokazane tak, że po prostu świat tak nie wygląda. Niestety świat tak nie wygląda. Nie wszyscy będą podchodzili do naszych uczuć, do naszych przemyśleń, do naszej tożsamości w sposób wyrozumiały, otwarty. Niestety też trzeba się z tym liczyć i wydaje mi się, że no, nawet dzieci muszą się niestety z tym liczyć, żeby też nie być nadwrażliwe później, bo to też może się na nich odbić negatywnie. Oczywiście Heartstopper ma swoją wartość, ja nie uważam, że to jest zły komiks, natomiast ja uważam, że to jest przecukrowane tak do granic możliwości. I bohater literacki, który wzbudza w tobie takie uczucia jak kierowca, który ochlapał cię kałużą. I tutaj mam w ogóle anegdotę, której chyba nie powinnam opowiadać, bo ona nie stawia mnie i mojego męża w jakimś dobrym świetle, ale to było bardzo dawno temu, chyba już jakieś, nie wiem, 8 lat temu mój mąż podwoził mnie gdzieś na przystanek i tam była akurat kałuża i tak niefortunnie się zatrzymał, ale on tego nie zrobił specjalnie, bo ja wiem, że są kierowcy, którzy specjalnie ochlapują przechodniów kałużą. W każdym razie tak się niefortunnie zatrzymał, że ta kałuża delikatnie ochlapała panią, która stała na przystanku i ja akurat wyszłam z tego samochodu i ta pani do mnie miała straszną awanturę, a ja ją przepraszam i jej mówię, że ja nie prowadziłam tego auta, no i nie wiedziałam, co mam wtedy zrobić, no bo co ja miałam zrobić tak naprawdę, no było mi przykro, przeprosiłam ją, ale no
ale ona była bardzo wściekła i tą wściekłość wyżyła na mnie. Poniekąd ją rozumiem, ponieważ no mnie też denerwują kierowcy, którzy mnie ochlapują, ale raz jeszcze tutaj zaznaczę, że Szymek nie zrobił tego specjalnie. W każdym razie wybrałam tutaj nie tylko bohaterów literackich, ale od literackich zacznę. I pierwsza tutaj mi przyszła do głowy Izabela Łęcka z Lalki. Niedawno skończyłam Lalkę Bolesława Prusa. Była to lektura naszego klubu polskiej książki klasycznej. I powiem wam tak, jak jeszcze przez pierwszą połowę książki potrafiłam zrozumieć sytuację Izabeli i chociaż jej nie lubiłam, to na jakichś poziomach z nią empatyzowałam i wydawało mi się to racjonalne, co ona odczuwa. Chodziło mi o pewien taki dystans wobec Wokulskiego, który troszeczkę być może się jej naprzykrzał, a był mężczyzną dużo starszym. Chodziło o zagubienie w tej swojej sytuacji, kiedy ona no, straciła dobra finansowe, musieli sprzedawać swoje wartości, swoje własności i to było na pewno upokarzające. Izabela też była chowana pod pewnym kloszem. Natomiast niestety im dalej szłam w tej powieści, tym mniej potrafiłam jakiekolwiek współczucie do Izabeli wykrzesać. Ona okazała się po prostu taką dziewczyną bardzo rozpieszczoną, bardzo pustą, bardzo oceniającą i niestety nie uczyła się na błędach. A to jest cecha, której ja nie wybaczam. Przyszła mi tutaj też do głowy postać z książki Generał i Panna Daphne du Maurier, którą czytałam w tym roku. Jest to Sir Richard, który był absolutnie okropnym, okropnym facetem. Bardzo się dziwiłam głównej bohaterce, która wciąż darzyła Sir Richarda jakimś uczuciem, kiedy on się zachowywał po prostu jak prawdziwy buc. I to buc na tyle wielki, który dopuszczał się przemocy wobec kobiety, wobec dziecka. Chodzi mi również o taką przemoc emocjonalną, przemoc psychiczną, wyzwiska, poniżanie i te sprawy. No po prostu ogromny buc, więc Sir Richard nie do odstrzału. I jeszcze tutaj mi przyszły do głowy dwie bohaterki z książki, którą też czytałam w tym roku, bo jakoś tak automatycznie myślę najbardziej o tych książkach, które czytałam najwcześniej. I chodzi mi tutaj o bohaterki z książki Teściowa. Moa Herngren jest autorką. Tam zarówno teściowa, jak i synowa to były tak egocentryczne, zapatrzone w siebie kobiety, które no po prostu aż mi tutaj przychodzą na myśl niecenzuralne słowa, ponieważ one się zachowywały obrzydliwie, naprawdę obrzydliwie. I to nie jest tak, że one popełniały jakieś zbrodnie, ale można nie popełniać zbrodni karalnych, a wciąż być obrzydliwym człowiekiem. Tak mi się wydaje. No i jeszcze jedna bohaterka, tym razem z serialu, który namiętnie oglądam, o czym często wam tutaj wspominam. Jest to Susan Mayer z Gotowych na Wszystko. Ja kiedyś oglądałam już całość Gotowych na Wszystko i wtedy Susan Mayer była moją ulubioną postacią i teraz, no nie wiem, mam ochotę wrócić do przeszłości i z tą moją wersją z przeszłości porozmawiać i zapytać się, dlaczego myślałam, że Susan Mayer to jest bohaterka, której można kibicować, bo teraz uważam, że to jest absolutnie najgorsza postać, która przede wszystkim jest takim człowiekiem ofermą i takim życiową taką ofermą. I ja już rozumiem, że tam pewne rzeczy mogą w życiu nie wychodzić, bo mi też nie wszystko w życiu wychodzi, ale tam są takie sceny, które pokazują, że na przykład Susan szczyci się tym, że nie potrafi włączyć swojego piekarnika. No to już jest dla mnie taki życiowy debilizm, szczerze mówiąc. I ja rozumiem, że nie trzeba być cukiernikiem albo nie trzeba przygotowywać w tym piekarniku pieczeni wołowej, ale żeby obsłużyć piekarnik, albo obsłużyć pralkę, albo nie wiem, obsłużyć no cokolwiek, jakieś takie proste sprzęty, które się ma w domu, to jest, no nie wiem, jakieś BHP. To jest taka kwestia podstawowych umiejętności człowieka dorosłego. No i naprawdę ja bym się sama prywatnie tym nie szczyciła. Poza tym Susan Mayer to jest taki typ kobiety, która po prostu nie umie wytrzymać jednego dnia bez zakochiwania się w chłopie, bez chłopa u boku. Po prostu taka kochliwa romantyczka. No nie potrafiłam jej zdzierżyć, nie potrafię i to jest zdecydowanie taka bohaterka, która wzbudza we mnie silne, negatywne uczucia. No i teraz jedziemy dalej. Krem z dyni. Wszyscy się zachwycają, a dla ciebie to mdłe. Ja zrobiłam kilka razy krem z dyni, czyli taką zupę krem z dyni.
I no niestety próbowałam tam już dodawać różnych przypraw, żeby podkręcić ten smak, na przykład jakichś takich indyjskich przypraw albo troszeczkę takiego chili, trochę bardziej na ostro. Zawsze mi się wydaje, że krem z dyni wychodzi mdły, ale to też może wynikać z tego, że ja w ogóle nie przepadam za kremami, za zupami krem. Wolę takie zupy, gdzie są ziemniaczki, mięso, gdzie no można pogryźć coś. Dlatego też może tak jest. Natomiast ogólnie bardzo lubię dynie, ale bardziej lubię dyniowe wypieki i dyniowy wystrój niż dynie na wytrawno. No i tak, tutaj mi przyszły do głowy przyszło mi do głowy kilka tutaj rzeczy i na początku serial. I tutaj możecie mnie zlinczować, bo wiem, że na BookTubie bardzo dużo osób lubi ten serial, ale muszę to powiedzieć. Gilmore Girls. To jest serial, którego fenomenu nie rozumiem. Zobaczyłam pierwszy sezon i to jest dla mnie jak flaki z olejem. Ja rozumiem, że tam jest fajny jesienny klimacik. Ja lubię bardzo jesienny klimacik, ale ten serial nie, tam się nic nie dzieje. Główne bohaterki są antypatyczne. Problemy są tam po prostu, że tak powiem, z niczego. Główna bohaterka, z tego co pamiętam, w pierwszym sezonie miała największy problem, że musiała raz w tygodniu zjeść obiad ze swoimi bogatymi rodzicami, ponieważ oni finansowali całą edukację jej córki. Ale problem. Zwłaszcza, że tam nie było żadnej traumy i tak dalej, więc tutaj rozumiem, kiedy ta kwestia relacji byłaby skomplikowana, to jak najbardziej rozumiem, ale tam nie było takiej relacji skomplikowanej, zwłaszcza, że ona no, ciągnęła kasę od tych swoich rodziców, więc było to dla mnie na nie. No i było to po prostu strasznie nudne. Ostatnio przeczytałam taką książkę, która też była raczej zachwalana przez różnych recenzentów, a dla mnie też była raczej jak flaki z olejem i są to Wiedźmy Emily Hart. Czytałam tę książkę na miesiąc australijski. W teorii ta książka była bardzo fajna. Pokazywała solidarność kobiecą, przedstawiała różne czasy, dotykała różnych problemów i pokazywała też takie wątki fantazy trochę, na przykład taką specjalną, magiczną więź z naturą, ze zwierzętami, więc w teorii wszystko super. Natomiast w praktyce nudne, nieciekawe, płaskie, jestem na nie. Strach się śmiać. Połączenie horroru i komedii. I tutaj przyszły mi do głowy filmy. Na początek moim ulubionym horrorem komediowym jest Wysyp Żywych Trupów. To jest taki film, który w całym moim życiu no chyba najbardziej mnie bawił ze wszystkich filmów, jakie widziałam. Ja do tej pory pamiętam, jak się śmiałam. Miałam ataki śmiechu po prostu, jak to kilka pierwszych razy widziałam. Teraz już może aż takich ataków śmiechu nie mam, ale dalej bardzo mnie bawi. I przyszły mi tutaj też do głowy produkcje, które widziałam nie tak dawno temu. Na przykład Egzorcysta papieża z Russellem Crowe w roli głównej, ponieważ no bardzo bawi mnie już samo zaangażowanie Russella Crowe do roli papieża, nie papieża, tylko egzorcysty papieża, księdza. I tam były takie śmieszne sceny, kiedy Russell mówił po włosku, zamawiał tam jakieś espresso po włosku. To było takie zabawne. Ten film w ogóle nie jest straszny, w ogóle nie jest straszny. W ogóle mnie takie rzeczy o egzorcyzmach nie straszą, bo ja w to nie wierzę, więc tak, ale to miało wartość dla mnie komediową. I też ostatnio widziałam taki film, który na początku był śmieszny dosyć. Nazywa się ten film Święto Dziękczynienia. To jest horror też, tak? Bo tutaj mówię głównie o horrorach, bo to jest film halloweenowy. Tam też była taka ciekawa akcja, że zaczęła się masakra na wyprzedaży w Black Friday i strasznie mnie to rozśmieszyło, bo no, ta sytuacja wyprzedażowa w jakimś markecie, kiedy ludzie rzucają się na promocję, zwłaszcza wydaje mi się, że tak jest w Ameryce, chyba do Polski to jeszcze tak nie doszło, no to się prosi po prostu o masakrę i o wypadki. Więc tutaj też mogłabym wymienić ten film. Wczoraj też oglądałam film, który bawił mnie bardzo. On się nazywał Pułapka. Przepraszam, że ja tak nieskładnie mówię, ale teraz nie przygotowywałam sobie tych filmów, tak z głowy troszeczkę wymieniam. Pułapka. Wczoraj oglądałam ten film i on był strasznie też zabawny, chociaż w teorii ma fajny na siebie pomysł, ponieważ opowiada o koncercie pewnej znanej wokalistki. My poznajemy całą tą sytuację z perspektywy ojca i córki, która bardzo chciała na tym koncercie być. No i okazuje się, że na tym koncercie trwa troszeczkę taka obława, ponieważ ma tam być pewien morderca, który grasuje gdzieś tam w okolicy. Więc
To jest naprawdę fajny pomysł, natomiast realizacja tego filmu jest taka, że ja się śmiałam przez praktycznie całą długość tego filmu, naprawdę. No więc to tutaj tak na prędce. No i teraz kolejna kategoria. Koszmar dziecięcego lata. Film, przez który nie mogłaś spać nocy. Ja w ogóle jak mówię o filmach i zwłaszcza takich filmach, które wzbudzały we mnie emocje, to od razu się cała cieszę, bo bardzo lubię to robić, a tutaj za rzadko to robię na moim kanale. Jest taki film, który obejrzałam. Najpierw może kontekst, cała historia, dygresja. Ja w swoim życiu oglądam mnóstwo horrorów, mnóstwo i całe moje życie tak było. Odkąd byłam dzieckiem, oglądałam nałogowo horrory. Nikt mnie nie pilnował, nikt mnie nie zabraniał. Oglądałam różne masakry. Kiedyś jeszcze było tak, że jeździłam na wakacje do moich dziadków, którzy właśnie mieszkają w innym mieście i tam była też taka kupka horrorów na DVD i gdzieś tam kuzynostwem też po te horrory sięgałam. No i na początku się bałam tych horrorów, natomiast teraz już jestem w takim momencie, że dalej tych horrorów dużo oglądam, natomiast już mnie nie jest w stanie horror raczej przestraszyć, no chyba, że jest to taki wybitnie straszny horror. No i obejrzałam tam, kiedy miałam, nie wiem, lat 12, horror, który się nazywa Lęk. Wydaje mi się, że to jest film niemiecki, tak mi się kojarzy. On jest o kobiecie, która po pewnej imprezie idzie do metro, żeby wrócić do domu, ale jakoś tak się składa, że ona tam zasypia i to metro zostaje na noc zamknięte. No i okazuje się, że tam w tym metro grasuje jakiś taki pan, ziomek, który jest powykrzywiany, który jest straszny i który oczywiście chce ją zamordować ze szczególnym okrucieństwem. I powiem wam, że ja jak zobaczyłam ten horror, to tak się bałam, że utknę w jakimś metro i też mnie jakiś ziomek będzie mordował. Nie potrafiłam przez to spać, naprawdę. Śniło mi się cały czas, że jestem, jak już spałam, to mi się śniło, że jestem w tym metro, że mnie ten ziomek ściga. I tak było przez no chyba kilka miesięcy nawet. No ale już się z tego wyleczyłam, ale jest to o tyle śmieszne, że no, w Żorach, gdzie mieszkam, to nie ma metro. Ja jechałam metro w życiu 3 razy, kiedy byłam w Rzymie, w Londynie i w Warszawie, więc ja nie mam dużo styczności z metro, więc ten mój lęk był taki już zupełnie irracjonalny. A poza tym, czy metro się zamyka na noc? Powiedzcie mi, bo ja teraz nie wiem, no bo tak rzadko jeszcze. Wydaje mi się, że w Londynie tam do późnych godzin nocnych kursowały te pociągi. Pociągi? Pociągi. I tak, i przygotowałam sobie tutaj jeszcze jeden film, przez który też się bałam w nocy, jak byłam dzieckiem, i to były Egzorcyzmy Emily Rose. To jest akurat film, który teraz oceniam bardzo etycznie słabo, ponieważ on bazuje na prawdziwej historii, na prawdziwej tragedii Annelise Michel, która została zamordowana przez swoich rodziców i księdza, którzy się nią opiekowali i robili egzorcyzmy, chociaż była to dziewczynka, kobieta, właściwie już chora. Ona miała chyba, z tego co wiem, epilepsję. No i po prostu w wyniku zaniedbania i w wyniku tych egzorcyzmów, no po prostu zmarła. Więc to jest akurat przypadek tragiczny i nie popieram absolutnie robienia z tego filmów fabularnych, natomiast kiedy to oglądałam, to jeszcze o tym nie wiedziałam. No i bałam się po tym filmie, bo to był jeszcze taki czas, kiedy byłam dzieckiem, więc te egzorcyzmy wydawały mi się bardziej wiarygodne. No teraz, tak jak już wam powiedziałam wcześniej, nie wierzę w takie rzeczy. Wydaje mi się, że te egzorcyzmy to jest akurat wielki grzech Kościoła, ponieważ no niestety wiele osób, które są chore psychicznie w historii, były bardzo pokrzywdzonych przez tą sytuację, kiedy wmawiano im, że są opętane, więc to jest dla mnie bardzo przykre i też mnie to strasznie, strasznie wkurza. No, ale pamiętam, że po zobaczeniu właśnie, kiedy byłam dzieckiem egzorcyzmów Emily Rose, to się bałam. Tam było takie coś, że główna bohaterka gdzieś tam się budziła w nocy i czuła zapach zwilizny o jakiejś tam konkretnej godzinie. W horrorach często tam tak jest zresztą, że jest jakaś konkretna godzina, kiedy bohaterowie się budzą i to jest jakaś godzina duchów. I ja też miałam tak po tym, że się budziłam o tej godzinie i już się zastanawiałam, czy do mnie też jest ten egzorcysta potrzebny, czy będzie dobrze. Także tak, miałam kiedyś dużo strachu, no a teraz mam z tego ubaw tak naprawdę. Horrorowa masakra piłą mechaniczną albo innym narzędziem. Najlepsza filmowa masakra. Ja, tak jak już wam powiedziałam, oglądam bardzo dużo horrorów i oglądam różne typy horrorów. Lubię też horrory, kiedy dochodzi do masakry, takiej brutalnej, flaki krew i tak dalej. Lubię to. Bardzo lubię też, kiedy kibicuję mordercy, ponieważ na przykład on zabija idiotów.
To też mi się podoba i bardzo mnie to wtedy śmieszy. A taką masakrą, która była taka faktycznie brutalna, ale która podobała mi się, jest film Dom Tysiąca Trupów. Polecam wam go swoją drogą, jak nie macie co oglądać Halloween, ale uprzedzam, że to jest mocne, to jest brutalne, takie ciężkie po prostu, ale ja bardzo, bardzo, bardzo lubię ten film. Cynamonki, czas zaprocentował. Chodzi mi tutaj o takie książki, które po czasie oceniam lepiej niż bezpośrednio po lekturze. Cynamonki to oczywiście taki rodzaj ciasta. Ja robiłam cynamonki kilka razy w tym roku i chodzi mi tutaj o ten czas, że zaprocentował, ponieważ ciasto drożdżowe, żeby wyszło takie fajne, puszyste, wymaga czasu, bo musi potem najpierw urosnąć rozczyn, potem musi urosnąć ciasto, potem jak się już to ciasto zrobi, to rosną te cynamonki, ale cynamonki bardzo fajne, bardzo dobre. Ja robiłam kilka razy w tym roku z przepisu Kwestia smaku i polecam wam ten przepis. Natomiast to jest w ogóle śmieszne, że ja sobie tutaj napisałam te pytania, a nie napisałam sobie tutaj odpowiedzi raczej, tylko przy niektórych i teraz muszę wymyślić jakąś książkę, którą doceniam jakiś czas po lekturze. I gdzie czas zaprocentował i tutaj od razu przyszła mi do głowy z jakiegoś powodu Rodzina Połanieckich Sienkiewicza, którą czytałam w marcu w ramach działalności mojego klubu Polskiej Książki Klasycznej. Ja w ogóle byłam z tych osób, którym się już po lekturze ta książka raczej podobała, a ona zbierała takie raczej negatywne opinie w moim klubie. Wiele osób nie polubiło głównej bohaterki, czyli Maryni Połanieckiej, a ja akurat gdzieś tam pod wieloma kątami mogłam się z nią utożsamić i Marynię polubiłam po prostu i po czasie też myślę o rodzinie Połanieckich bardzo dobrze, tak szczerze. I myślę, że jeszcze kiedyś wrócę do tej lektury, bo tam było sporo przemyśleń ciekawych. Były też tam takie przemyślenia, które mnie denerwowały i były dla mnie nieaktualne, na przykład przemyślenia nad naturą kobiet. Natomiast sporo tam było też takich, które były po prostu dla mnie ciekawe. Grzybiarze. Książkowe duety, które podnoszą ciśnienie. I tutaj od razu przyszła mi do głowy para z książki, którą już tutaj wymieniłam, a właściwie wymieniłam ekranizację i chodzi mi tutaj o Małżeństwo Niechciców, czyli Gumiła i Barbarę. To jest faktycznie taki duet, który podnosi ciśnienie tak pozytywnie, ale też miejscami frustruje, ponieważ oni są bardzo różnymi ludźmi. Mają różne wartości, mają, szczerze mówiąc, też różne takie zaplecze. Innych rzeczy chcą w życiu, innych rzeczy oczekują, ale gdzieś tam docierają się po drodze. To jest małżeństwo realistyczne, ale jednocześnie takie małżeństwo, które napotyka na swojej drodze różne trudności, no ale faktycznie wydaje mi się, że wykreowanie takich postaci to jest sztuka. Mi się bardzo, bardzo to podobało. I od razu mi tutaj też przyszła para z moich ulubionych klasyków, na przykład Elizabeth i Pan Darcy z Dumy i Uprzedzenia, albo Red i Scarlett z Przeminęło z wiatrem. Tam też zawsze, zawsze iskrzy. Nawet taki duet, który podnosi ciśnienie, to Katie i Heathcliff z Wichrowych Wzgórz też mi się tutaj skojarzyły. To jest taka para osób naprawdę niepokojących, dziwnych, toksycznych, ale jednocześnie są to moim zdaniem bratnie dusze. Niestety mam jakieś 2 miliony problemów technicznych z tym filmem, który właśnie oglądacie i okazało się, że i tak muszę dograć końcówkę. Mam bardzo duży problem z dźwiękiem w tym filmie, no i niestety z większości wydaje mi się, że uratowałam, choć mogą być tam pewne problemy, za co was przepraszam, a niestety już z tej ostatniej części nie dałam rady uratować, więc teraz dogrywam tą część. Jestem troszeczkę zdenerwowana na tą sytuację, bo nagrałam specjalnie taki film na luzie, żeby pojawił się jeszcze w Halloween, żeby był to taki film rozrywkowy. Natomiast okazało się, że się nie udało tego zrobić, no i mam z nim więcej pracy niż ze standardowym filmem. Ale teraz już was nie zanudzam moimi technicznymi problemami z robieniem filmów i wracamy do pytań z tego tagu. Kolejne pytanie to Hoa, 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 czyli najlepsze o wampirach. Jeżeli widzieliście Zmierzch, to na pewno wiecie, o co chodzi z tym Hoa, 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 a jeżeli nie widzieliście, no to zachęcam was, żeby mimo wszystko zobaczyć. Ja wiem, że to nie jest najlepsze kino świata, natomiast jest rozrywkowe moim zdaniem. No i tutaj też dla takiej sprawiedliwości muszę o Zmierzchu wspomnieć, zarówno o
filmach, które są klimatyczne, które lubię, do których mam sentyment i które mają zaskakującą wartość komediową, jak i o książkach Stephanie Meyer, które oczywiście wszystkie przeczytałam i przy których bawiłam się wspaniale. Jestem oczywiście Team Edward, nie rozumiem, jak można być Team Jacob, szczerze powiedziawszy. No i po prostu lubię te klimaty, to jest taka czysta rozrywka. Jeżeli zaś chodzi o wampiry, to też tutaj wspomnę o książce Brana Stokera, czyli Drakuli. Ja wiem, że Drakula to jest taki może tutaj nieoczywisty wybór, ponieważ ta książka nie tyle opowiada o wampirach, a raczej o polowaniu na wampira. Natomiast ona mnie zaskoczyła pozytywnie, bardzo mnie wciągnęła, czytało mi się ją doskonale, więc tutaj postanowiłam też dać jej światło, dać jej miejsce i przypomnieć Wam również o tej pozycji. To jest oczywiście klasyka literatury grozy. Moim zdaniem bardzo taka łatwa, przyjemna do czytania, zaskakująco wciągająca, ale tak jak już wspomniałam, samego Drakuli jest tam zasadniczo niewiele. No i tutaj film, który przyszedł mi do głowy, to produkcja Taiki Waititi, o której tutaj już wspominałam nieraz, ponieważ jest to takie bardzo komediowe podjęcie się próby przedstawienia życia codziennego wampirów. I jest to film Co robimy w ukryciu. Książka, która jest jak spacer po lesie, tutaj się czuję troszeczkę zgapiarą, ponieważ Krysia ostatnio zrobiła jesienny tak i też było tam takie pytanie i wymieniła pozycję, którą ja również tutaj wymienię, a chodzi mi tutaj o klasykę Tolkiena, czyli o Władcę Pierścieni. Tam jest bardzo dużo destynacji leśnych i faktycznie mi również z lasem się twórczość Tolkiena kojarzy. Uwielbiam las, chodzę do lasu regularnie, teraz bardzo się cieszę, bo mogę wrócić do lasu z moim pieskiem, który miał zakaz spacerów przez dłuższy czas, ale w końcu wraca do siebie i zdrowieje, więc znowu po lesie chodzimy i jest bardzo miło. Las jest przepiękny jesienią. Ja w ogóle uwielbiam oglądać, jak las się zmienia. No i oczywiście lubię też w książkach takie leśne destynacje. Władca Pierścieni to jest no, książka po prostu wyjątkowa i też, tak jak już Wam chyba wspomniałam, mam wielką ochotę, żeby powrócić do tego świata, żeby zrobić sobie rewind Hobbita i Władcy Pierścieni. Myślę, że nawet grudzień, styczeń to będzie taki odpowiedni moment, żeby to zrobić i żeby do tego świata właśnie wykreowanego przez Tolkiena powrócić. Leśne książki to też takie, które na pierwszy tutaj ogień przychodzą mi do głowy. To na przykład pozycja Sary Moss, Mur duchów. To z kolei jest taka książka o rodzinie z toksycznym modelem, o przemocowym ojcu, o takiej bardzo trudnej psychologicznie sytuacji. Natomiast ja lubię tą książkę, ja ją bardzo doceniam. I jest też taka książka, która jest zasadniczo podobna i też zawsze gdzieś tam idzie w moim umyśle w parze z Murem duchów, ponieważ czytałam te książki w bardzo podobnym czasie i one właśnie obie opowiadają o toksycznym modelu rodzinnym. Oprócz Muru duchów chciałam tutaj wspomnieć również o książce Gabriela Talenta, Moja najdroższa, która też no, nie jest na pewno łatwą lekturą, ale moim zdaniem jak najbardziej warto się z nią zapoznać. Takie leśne klimaty też bardzo kojarzą mi się z Balladą ptaków i węży Susan Collins. To jest prequel Igrzysk Śmierci zasadniczo. Książka, którą ja bardzo lubię, bardzo doceniam. Uważam, że to jest wyjątkowa pozycja, jeśli chodzi o literaturę młodzieżową, fantazy. Ona się zdecydowanie wyróżnia takim bardzo głębokim portretem psychologicznym głównego bohatera, który jest złoczyńcą tak naprawdę, którego my już poznajemy w Igrzyskach Śmierci. Jest to prezydent Snow. No i w Balladzie Ptaków i Węży Susan pokazuje nam, jak to się stało, że prezydent Snow stał się tym, kim jest obecnie. Bardzo lubię tę książkę i też z niecierpliwością już czekam na kolejną książkę z Uniwersum Igrzysk Śmierci. Wydaje mi się, że są to naprawdę książki wyjątkowe, pomimo tego, że wiem, że kierowane są wobec Susan Collins zarzuty o plagiat, to ja i tak uważam, że są to książki naprawdę godne uwagi, godne polecenia. Książki o nawiedzonym domu i tutaj przyszło mi do głowy kilka pozycji, gdzie ten dom może nie zawsze jest nawiedzony, ale jest to jeden z bohaterów w książce. Jest to takie miejsce, które jest klimatyczne, ważne i tak dalej. Ostatnio przesłuchałam w audiobooku taką pozycję fantazy, Dom Starlingów, Alex i Harrow, gdzie faktycznie mamy do czynienia już z takim nawiedzonym domem, który też ma swoje potrzeby, który potrzebuje
opiekuna właściciela. Zaskakująco mi się ta książka podobała, chociaż przyznaję, że jest to raczej typowo literatura rozrywkowa. Oczywiście też tutaj od razu przychodzi mi do głowy książka Rayleigha Sagera, jedyna dobra książka tego autora, czyli Wróć przed zmrokiem. Czy ona się tak nazywa? Bo teraz mówię z pamięci, ale wydaje mi się, że nazywa się właśnie Wróć przed zmrokiem. No i oczywiście tutaj klasyka literatury, czyli Rebecca Daphne du Maurier, gdzie dom jest naprawdę ważny, gdzie wspomnienia, gdzie przeszłość unosi się w powietrzu. Bardzo w ogóle lubię taki pomysł na fabułę, ale więcej tutaj książek mi teraz przyszło do głowy, na przykład Posiadłość Istlin, teraz to też taka książka, którą określiłabym mianem rozrywkowej, gdzie dom, gdzie posiadłość ma ogromne znaczenie. Przychodzą mi tutaj do głowy też książki sióstr Bronte, gdzie te posiadłości zazwyczaj są też naprawdę tak klimatycznie nakreślone. Oczywiście taką idealną pozycją do czytania jesienią, jeżeli chodzi o siostry Bronte, są Wichrowe Wzgórza i ja sama nie ukrywam, też mam zamiar zrobić sobie reread, przeczytać ponownie Wichrowe Wzgórza, tym razem w wersji audiobookowej to zrobić. Mam zamiar przesłuchać produkcję oryginalną na audiotece i popchnęła mnie do tego Bożena z komentarzy, z sekcji komentarzy, możecie ją kojarzyć, ponieważ ona ostatnio podzieliła się swoją opinią Wichrowych Wzgórz, która była taka... no nieoczywista, więc chciałam też wrócić do tej książki i zobaczyć, jak teraz ją odbiorę, bo po raz pierwszy Wichrowe Wzgórza przeczytałam 3 lata temu. Ale teraz trochę spoczyłam z toru i zaczęłam opowiadać o Wichrowych Wzgórzach, a pytanie dotyczyło domów, no ale myślę, że tutaj też jakieś propozycje podałam. Moje plany na ten czas, takie było pytanie. Te plany się troszeczkę zmieniły, bo oczywiście w Halloween miałam inne plany na oglądanie i czytanie niż teraz. Teraz dogrywam tą część w Dzień Zadusznych, tak jak Wam mówiłam, ten mój kurs mentalny się zmienia i teraz staram się sięgać jednak już po inne rzeczy. Nie za bardzo już mam ochotę aż taką na oglądanie horrorów, jak miałam właśnie w tym okresie przed Halloweenowym. No i teraz postanowiłam skupić się na książkach. Mam tutaj przygotowane Rozmowy o śmierci i umieraniu. To jest książka, wydaje mi się, że widziałam ją u Mirka z kanału Awantury Historyczno-Literackie i właśnie taką książkę chciałabym w ten weekend przeczytać. Oprócz tego w listopadzie chciałabym również sięgnąć po podobną tematykę w książce Testament księdza Adama Bonickiego. Nie wiem teraz, czy nie przeinaczyłam nazwiska, jeżeli tak, to tutaj na pewno poprawię. To jest książka, którą ksiądz napisał jako już 90-latek i są to również przemyślenia na temat chorób, na temat umierania, żegnania się ze światem, więc to są takie pozycje, które mnie teraz interesują. Natomiast mogę się z Wami również podzielić, że w tym okresie halloweenowym, no to głównie się skupiałam raczej na takiej literaturze rozrywkowej. Właśnie ostatnią książką w klimacie halloweenowym, którą przesłuchałam, był właśnie Dom Starlingów. Zaczęłam również czytać zbiór opowiadań Edgara Allana Poe, Zagłada Domu Asherów, ale tutaj jeszcze nie skończyłam. Miałam też w planach przesłuchać sobie audiobooka Jak sprzedać nawiedzony dom, ale nie udało mi się finalnie. Natomiast skupiłam się na oglądaniu horrorów w ten dzień halloweenowy i udało mi się zobaczyć na przykład Masakrę w Halloween 2. To jest film brutalny, raczej nie dla każdego, raczej nie do końca nawet jestem w stanie powiedzieć, czy wam go polecam, czy nie. No i oprócz tego oglądałam też takie moje standardowe klasyki halloweenowe typu Beetlejuice czy Miasteczko Halloween, które są takie już bardziej rozrywkowe, klimatyczne i niezbyt straszne. Moje polecenia dla Was na ten okres przejściowy pomiędzy październikiem i listopadem, tak jak już wspomniałam, Wichrowe Wzgórza nadają się idealnie jako lektura na ten okres. A jeżeli chodzi o filmy, przychodzą mi tutaj do głowy takie produkcje, które ja też często oglądam w tym okresie. Uwierz w ducha z Patrickiem Swayze, to jest taki film, który gdzieś tam zawsze na początku listopada oglądam. Z takich nowszych produkcji to Ghost Story, który jest takim bardziej filmem specyficznym, natomiast moim zdaniem jest wyjątkowo piękny. Bardzo mi się podoba ten film, jeżeli chodzi o sposób pokazania historii. Natomiast to jest taki film, który wymaga już cierpliwości. Nie jest taki oczywisty po prostu.
polskim filmem, który oczywiście się kojarzy bardzo z początkiem listopada, jest Pora umierać z Danutą Szaflarską, a bajką, którą też zawsze oglądam w tym okresie, jest Coco, które na pewno znacie i kojarzycie, bo to jest przepiękna historia, na której również zawsze płaczę. No i tutaj chciałam Wam również polecić serial, który może nie jest idealny, ale jest na pewno wart uwagi. Jest to Good Place, czyli Dobre Miejsce. To jest taki krótki serial komediowy, odcinki trwają po 20 minut, który opowiada o kobiecie, która umiera i która trafia do nieba, do dobrego miejsca, no i musi się nauczyć żyć w tym miejscu. Moim zdaniem to jest błyskotliwy serial i mi osobiście się podobał, przynajmniej pierwszy sezon uważam, że jest godzien uwagi. Ostatnia kategoria książek, które sobie tutaj wypisałam, to coś o przeziębieniu i tutaj od razu przyszła mi do głowy Czarodziejska Góra Tomasza Manna, gdzie faktycznie o przeziębieniu mamy dużo. Mi tutaj przy tworzeniu tej kategorii chodziło o przeziębienie jesienne, no ale przeziębienie oczywiście może przyjść w dowolnym momencie roku i życia. Czarodziejską górę poznałam w zeszłym roku w grudniu, albo w listopadzie właśnie, nie pamiętam dokładnie. I pamiętam, że ta książka była wymagająca, wymagała ode mnie przede wszystkim zaangażowania, uwagi i cierpliwości. Natomiast bardzo mi się podobała, chociaż pewnie nie przyswoiłam z niej większości treści, ponieważ ona porusza bardzo dużo tematów związanych z na przykład czasem, przemijaniem. Tam naprawdę takich filozoficznych kwestii jest pociągniętych całe mnóstwo, no ale przeziębienia i monitorowania swojego stanu zdrowia też jest sporo, więc ta książka mi się tutaj nasunęła. I to jest na pewno jedna z takich książek, które wymagają ponownej lektury w trakcie życia. No i to tyle w tym odcinku. Bardzo Was przepraszam za to, że ten odcinek to trochę taki chaos i za to, że pojawiły się tutaj problemy techniczne, zwłaszcza te problemy z dźwiękiem. Mam nadzieję, że to aż tak nie uprzykrza oglądania tego filmu. Ja będę się z Wami już teraz żegnać i mogę Wam zapowiedzieć, że w przyszłym tygodniu na samym początku na pewno pojawi się TBR na listopad, czyli odcinek z moimi planami czytelniczymi na ten miesiąc. W tych odcinkach mówię o wszystkich akcjach czytelniczych, o maratonach, ale już tutaj teraz mogę Wam zapowiedzieć, że listopad to miesiąc polski, gdzie ja osobiście będę czytała lektury polskie. Cieszę się na to, ponieważ ten australijski miesiąc troszeczkę mnie wymęczył, bo jakoś tak nie trafiłam na książki, które są dla mnie po prostu odpowiednie, które mi się spodobały, a wydaje mi się, że wśród tych polskich lektur już jest większa szansa na to, żeby znaleźć coś w moim guście. Oprócz tego w Klubie Polskiej Książki Klasycznej w listopadzie będziemy czytali Potop Sienkiewicza, a w Klubie Książki Klasycznej dla Patronów będziemy czytali Panią Bowary Flauberta. To jest wszystko tylko tutaj tak wstępnie przedstawione przeze mnie. Oczywiście wszystko szerzej rozwinę w odcinku z planami czytelniczymi. No i chciałam tutaj Wam podziękować za oglądanie i no i chyba to tyle tak naprawdę. Ja dzisiaj będę spędzała ten dzień trochę tak w melancholii raczej, bo chciałam się właśnie skupić na tych książkach o śmierci. No i chciałabym również przeczytać dzisiaj, bo już wspominałam, że jest dzień zaduszny, jak to nagrywam, listopadowe rozdziały chłopów, ponieważ tam przepięknie są opisane zaduszki, ta tradycja. W ogóle ja bardzo lubię Święto Zmarłych, bardzo doceniam tą polską tradycję. Jest to jedno z takich świąt, które wydają mi się najważniejsze w całym roku, bo to jest taki czas melancholii, zatrzymania się, docenienia tego, co się ma w życiu. Ja wczoraj też byłam na cmentarzach różnych i bardzo, bardzo, bardzo lubię tą tradycję odwiedzania grobów naszych bliskich. No więc to tyle. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Szczególnie dziękuję za wsparcie moim patronom. Cześć!